W rocznicę Assassin's Creed Valhalla, która miała miejsce w 2021 roku, Ubisoft przedstawił bardzo ciekawe statystyki dotyczące gry. Warto dodać, że dane mają ponad rok i z pewnością uległy one zwiększeniu. W ciągu 12 miesięcy od premiery gracze łącznie zabili 28 655 milionów 28 tysięcy i 898 wrogów. To grubo ponad 3 razy tyle, ile żyje ludzi na Ziemi. Po cichu zostało zabitych 2 miliardy 909 milionów 779 tysięcy 176 wrogów. To dwukrotność liczby osób żyjących w Indiach. Ulubioną bronią graczy zdecydowanie był topór Varina, który otrzymujemy na początku gry. 524 miliony 892 993 razy gracze zostali zdesynchronizowani. Zwróćcie uwagę, że to bardzo mała liczba w stosunku do liczby ogólnej zabitych wrogów. 77% śmierci jest wynikiem walki, 8% upadku z wysokości, a 6% działalności ognia. Uważajcie na siebie następnym razem. Osadnicy Valhalli nie mają lekko, bo ich osady zostały najechane 290 milionów razy. Dajcie im odpocząć, proszę. Jeśli lubicie fotografować, to z pewnością dołożyliście tutaj swoją cegiełkę. W Valhalli wykonano 50 milionów zdjęć, w tym połowę zrobiłem ja. Dużo więcej razy zagrano Warloga, bo aż 75 milionów razy, z czego 51% spotkań wygrano. Gra do najłatwiejszych nie należy. 87 milionów razy zagrano w pyskówki, a 80 milionów razy wzięliśmy udział w grach pijackich. Musicie przyznać, że te liczby robią wrażenie. Jeszcze raz przypomnę, statystyki mają już prawie rok i liczby uległy zmianie. To tylko świadczy o tym, jak gracze bardzo są zainteresowani Wikingami. Dajcie znać, co sądzicie.